Od stycznia tego roku PEC podniósł stawkę za energię cieplną. Podwyżka jednak, jak zapewnia Teresa Kamińska, dyrektor do spraw ekonomicznych i sprzedaży PEC-u, nie powinna znacząco obciążyć budżetu domowego. Chyba że na biegun zimna nadciągną długotrwałe mrozy. PEC, opracowując doroczny wniosek taryfowy, wprowadziło korektę cennika. Taryfa jest na poziomie roku ubiegłego. To pierwsza, najważniejsza informacja i myślę, że dla odbiorców bardzo istotna. Ponieważ opłaty za ciepło generalnie, jeżeli nie będziemy mieć zimy mroźniejszej, nie będzie niższych temperatur, a nic na to nie wskazuje już po styczniu, to opłaty dla naszych klientów, dla odbiorców nie wzrosną. Ponieważ ceny i stawki są na bardzo zbliżonym poziomie jak w roku poprzednim, jak poprzednio obowiązująca taryfa. Zgodnie z prawem energetycznym i rozporządzeniami PEC obligatoryjnie zobowiązany jest do przeliczania i aktualizowania taryfy za ciepło oraz za usługę przesyłową. Okazuje się, że w tym roku opłaty stałe zmalały, a zmienne wzrosły tylko w niektórych grupach taryfowych o 0,2%. Za ciepło wytworzone w naszej ciepłowni cena jest na tym samym poziomie jak w roku ubiegłym, czyli wynosi ona za wytworzone ciepło netto 34 zł z groszami, brutto to wychodzi 42 zł średnio. Natomiast dla odbiorcy końcowego cena netto jest 54,20 zł uśredniona ze wszystkich opłat, a brutto około 63 zł za jednostkę ciepła, energii cieplnej, czyli gigajoule. Podział na grupy taryfowe uzależniony jest od węzłów cieplnych, z których korzystają klienci. Niestety w tym roku przedsiębiorstwo zapłaci więcej za węgiel, który jest jego podstawowym paliwem. Jego cena wzrosła aż około 40%. W celu minimalizowania kosztów wykonuje między innymi inwestycje. Mamy kogenerację, więc wytwarzamy energię elektryczną, co też jest plusem w stosunku do innych ciepłowni. No robimy jeszcze inne działania, żeby nasze opłaty były mniejsze i żeby można było tą cenę utrzymać. I w tym roku to się udało. Niestety, jeżeli cena węgla nie unormuje się, to niewykluczone, że już w przyszłym roku rozliczeniowym stawki za ciepło będą dużo wyższe. Pieniądze od klientów pokrywają koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa. No oczywiście jeszcze opłaty wnosimy za ochronę środowiska, ale one są poniżej. My emitujemy poniżej zdecydowanie norm, ale mamy jednak ciepłownię, więc to opłacamy. No oczywiście obsługę, maszyny, urządzenia i ta cena zawiera również obsługę sieci, dostarczanie ciepła sieciami, budowę również nowych, rozbudowę. PEC otrzymał ponad 7 milionów złotych z Unii Europejskiej na termomodernizację i rozbudowę sieci. Zadanie to jest rozłożone na 3 lata. Aktualnie zabiega też o dofinansowanie na wymianę węzłów grupowych na indywidualne. To jest dla odbiorców korzystne, tych strat będzie ciepła mniej. Oczywiście komfort również, że wiedzą za co płacą, bo mają u siebie ten odbiór, a nie na kilka obiektów razem. Przedsiębiorstwo chce też uniezależnić się częściowo od węgla i wybudować kotły biomasowe. Mamy nadzieję, że przy dzisiejszych cenach właśnie biomasy i dostępności tej biomasy będzie to korzystniejsze także kosztowo. W najbliższym czasie oprócz modernizacji sieci cieplnej PEC rozpocznie też własnym sumptem budowę instalacji odpylania spalin dla kotłów węglowych. Niewykluczone też, że w drugiej połowie roku rozpocznie się budowa wspomnianych kotłów biomasowych.